Ja w temacie raniącej prawdy. Dlatego, że coraz częściej spotykam się z tym, że ranimy ludzi. Ranimy ludzi głoszeniem, ranimy ludzi prawdą. No niestety prawda rani. Dopóki jesteśmy jeszcze, wiecie, dopóki dusze nasze nie są uświęcone, to kiedy słyszymy tą prawdę, no, nie ma takiej opcji. Prawda rani. Kiedy ja poznałam Jezusa, prawdę, którą usłyszałam, zraniła mnie strasznie. Ponieważ Jezus Chrystus do mnie przyszedł i wjechał w cały lewy system wartości w moim życiu. Rozumiecie? Prawda jest najbardziej chcianą rzeczą przez nas, tak? Ale potem się okazuje, że przed nią uciekamy. Mieliśmy kogoś takiego psa, owczarka niemieckiego, autor bardzo chciał, żeby to był pies wedle wymiarów książkowych. Dawał mu do miski różnego rodzaju rzeczy. Jajka, olej, odżywki. Wczoraj żeśmy się nawet z tego śmieli. Nawet ty, słuchaj, dawałeś mu odżywkę kulturystyczną. Nie, to tam jajko kulturystyczną. To była odżywka normalna dla psów. To nie była odżywka kulturystyczna. Ale miał słaby charakter. W ogóle bał się. Jak się bał i to prawie Arturowi wskakiwał na ręce. Wiecie o co chodzi? W ogóle śmieliśmy się, że charakter ma w Boga. Rozumiecie? I tak samo jest często z ludźmi wierzącymi, że jednak chcemy tej prawdy. Rozumiecie? Ale kiedy ta prawda do nas przychodzi i podważa na przykład humanizm, tak? No to niestety charakter się objawia w nogach. Wtedy natychmiast po prostu się ucieka. Zapisałam sobie kilka takich podpunktów. Wiecie, ja, kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, już wiecie z mojego świadectwa, że żyliśmy bardzo pokłamanym życiem. I ja podjęłam taką decyzję, że jakkolwiek będzie mnie bolało, tak, to ja nie będę uciekała. Jakkolwiek ta prawda będzie dotykała mojej duszy, tak, to ja nie będę przed nią, ja nie będę przed tą prawdą po prostu uciekała. I dlatego mogę być dzisiaj w miejscu, w którym jestem, dlatego że nie uciekałam przed prawdą. Różni ludzie przychodzą do mnie i mówią, wiesz, chciałbym lub chciałabym tak jak ty. Ja mówię, czy jesteś pewien? Tak. Zapraszam na spotkanie. I często się kończy jedno spotkanie, pierwsze i ostatnie. I natychmiast ktoś mówi, poraniła mnie. Rozumiecie? Prawda rani. Ona rani. Kiedy dusza nasza jeszcze nie jest uświęcona, rozumiecie, to ta prawda jest raniąca. Kiedy przyszedł do mnie Jezus, a ja byłam sprawiedliwa tak, jak Maria w niektórych oczach. Ja uważałam, że pójdę żywcem do nieba. I kiedy spotkałam się z żywym Chrystusem, tak, to zobaczyłam, że moja sprawiedliwość jest jak autentyczne, jak obrzydane ubranie. Dzisiaj się szarpię tymi prawdami, tylko jest takie pytanie, czy to jest autentycznie twoja prawda? Czy to jest po prostu twoje? Wiecie, że jako ludzie na nowo narodzeni mamy dojść do takiego momentu, że nikt nie będzie mógł nas zranić. Ale żeby dojść do takiego miejsca, że cię nikt nie będzie ranił, to najpierw musisz dać się tej prawdzie poranić, rozumiesz? Musisz dać, aby ta prawda wjechała w ciebie jak bomba. Rozumiecie? Musisz pozwolić na to, aby ta prawda wjechała w ciebie jak bomba. Nie bój się tego. Po prostu nie bój się tego. Zwiąż po prostu uciekanie. Więc nie będę uciekać. Cokolwiek tam do mnie będzie przychodziło, to ja po prostu nie będę zwiewać. Bóg nie przychodzi do nas z półprawdami. Rozumiecie? Nie przychodzi do nas Bóg z grzonkami. To jest to, co Michał ostatnio powiedział na temat wizji. Ja nie mam nic przeciwko wizjom i różnym takim rzeczom, ponieważ my głęboko o tym nauczamy i potrzebne są wizje, potrzebne są sny. To jest w ogóle wszystko Królestwo Boże, tak? Ale nie to prowadzi nas w naszym życiu. Żeby dobrze te rzeczy odczytywać, to trzeba mieć zdrową duszę. A żeby mieć zdrową duszę, to nie możemy uciekać przed prawdami. Prawda
Ona jest tak dzisiaj wyświechtana, wiecie, każdy dzisiaj mówi, wiesz, poznacie prawdę i ona tam was wyswobodzi. Ale ona mnie naprawdę wyswobodziła. Mnie naprawdę prawda wyswobodziła. Ale kiedy przychodziła do mojego życia, to mnie bardzo bolało. Kiedy zrozumiałam to słowo, że nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Natychmiast podnoszą się ludzie, ale Jezus przyniósł szalom. Ja mówię, ja nie o tym mówię. Tak, przyniósł szalom do twojego ducha. Rozumiesz? Ale przyniósł niepokój między tobą i ludźmi niewierzącymi. Nie chciej, żeby cię ludzie niewierzący zrozumieli. Jak mają ciebie ludzie niewierzący zrozumieć? Kiedy ja zrozumiałam to, że nie mam nic wspólnego z ludźmi według ciała, to było bolące dla mnie, ponieważ ja w mojej duszy byłam bardzo relacyjnym człowiekiem. Moja mama to była dusza towarzystwa i taka osoba, która w ogóle, wiecie, jak gdyby rodzinę, w ogóle rodzinę scalała. W ogóle scalała rodzinę. U nas w domu zawsze były huczne imieniny, huczne urodziny. My jako tam dzieciaki, jeszcze jak dziadek żył, dziadek zawsze każdemu kupował tam oranżady, oni sobie tam się, wiecie, bawili i tak dalej. I ja byłam nauczona tego. Dla mnie to było w ogóle coś ważne. Rodzina, siostra, mama, brat, rozumiecie? Ale zdecydowałam się, że chcę, aby prawda z nieba przeczesała moją duszę. Nie powierzchownie, ale tak naprawdę. Że kiedy stanę i powiem, poznałam prawdę i prawda mnie wyswobodziła. Wiecie z mojego świadectwa, się w ogóle bardzo rzadko słyszy, żeby ktoś powiedział, kiedy się na nowo naradzał, zostałem przekonany o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Cóż za historia. Zostałam przekonana o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Bardzo mnie to boliło. Zrozumiałam w kontakcie z Bogiem, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Niego zbawienia. Zrozumiałam, że moja sprawiedliwość jest jako przygrane ubranie i że potrzebuję Jego sprawiedliwości. I że kiedy pojednam się z Nim, to już nigdy nie stanę na sądzie. Rozumiecie? I kiedy ja się zgodziłam w swojej duszy, w swoim sercu, z tymi prostymi rzeczami, to nie ma teraz takiej sytuacji, że mnie ktoś uraża. Śmieliśmy się, że przechodziliśmy teraz 16, obchodziliśmy 16 rocznicę naszego ślubu i 25 rocznicę naszej znajomości. 25 lat temu mój mąż na nowej wsi, takiej wsi na Śląsku, obiecał mi coś, z tyla. Naprzeciwko krów będziesz moja. Obiecał mi ten pierścionek i przez 25 lat go nie widziałam. Co tam jakieś święto się przybliżało? Co ci kupić? Ja wiem, muszę jakąś malutką biżuterię. Biżuterię jakąś malutką byś nie kupił. Dostałam pierścionek z malusieńkim szlachetnym kamieniem. Jestem wdzięczna za to Bogu. Nasze małżeństwo jest tylko i wyłącznie dlatego, że obydwoje jesteśmy prawdziwymi ludźmi. Czyli do mnie mówią tak, on cię wziął jako niewierzącą. Ja mówię, okej, taką miał wiarę. Dostał słowo od Boga. Nie chciał zapłacić Romanowi w złocie, tak? Więc po prostu wziął mnie jako zarządcę. Ja niechętnie chciałam się nawrócić, ale kiedy się nawróciłam, rozumiecie, to stanęłam przed taką decyzją. Albo z nim żyję, albo się z nim rozwodzę. Rozumiecie? Jako nowonarodzony człowiek, jako prawdziwy człowiek podjąłem decyzję, że wchodzę w ten związek. Rozumiecie? Że wchodzę w ten związek. Ludzie mówią, przebaczyłem człowiekowi. Ja mówię, widujesz się z tym człowiekiem? Nie. A ja żyję z tym człowiekiem. To jest przebaczenie. Amen. Rozumiecie? To jest głębokie przebaczenie. Amen. Przebaczenie to nie jest to, że ja przebaczam w swoim sercu, tak? I nigdy człowieka nie chcę widzieć na oczy. Dlatego chcę wam powiedzieć, poznałam prawdę i prawda wyswobodziła moje życie. Prawda co jakiś czas jest podnoszona do góry i ona wtedy boli. I ona boli, rozumiecie? Ale trzeba tą prawdę podnosić do góry.
Ona jest piękna, tak? Kiedy już staje się naszym doświadczeniem. Ale kiedy po raz pierwszy przychodzi do naszego życia, no niestety jest bolesna. Jest bolesna ta prawda. Jakże bolesną prawdą okazało się teraz dla wielu ludzi to, że Bóg nienawidzi cię poza Chrystusem. Następna informacja. Bóg Starego Testamentu to jest cały czas ten sam Bóg, tylko dał Jezusa jako izolację. Jezusa dał jako izolację. Ja często się śmieję, ja mówię, bo ludzie tak mówią, a tak przyjąłem Jezusa i tak sobie z Nim żyję. Ja mówię, ale jak? Twoje życie jest zaprzeczeniem życia w prawdzie. Rozumiesz? Dlaczego nie chcesz żyć w prawdzie? Boję się, boli mnie, kiedy ona mnie, ta prawda, ściga. Ja mówię, prawda cię nie ściga. Z prawdą trzeba się zgodzić. Jak oddałeś życie Jezusowi, to w ogóle zaprosiłeś prawdę. Nie. No, rozumiecie, jak, o co chodzi? A potem w ogóle nogi zapasli dyna. W ogóle Bóg nas nie będzie ścigał, rozumiecie? W ogóle niebo mamy. Bóg nas nie będzie ścigał. Ale jeśli chcemy wytyczyć kierunek, tak? Chcemy mieć wpływ, to nie uciekajmy od tej prawdy. Coś wam powiem na temat tego artykułu, który teraz pisałam do, znaczy nie ja, ja tam człowiekowi opowiadałam swoją historię przez telefon, potem dostaję taką tam krótką jakąś taką zajawkę, jak ten artykuł powstał. I ja mówię, ale ja nie powiedziałam tych rzeczy. Proszę napisać tak, jak to powiedziałam. A jak pani powiedziała? Że obydwoje z mężem prowadzimy Kościół Mocy w Warszawie. A w pierwszej, jak gdyby wiecie, w pierwszym uderzeniu dostałam takie coś, że było napisane, prowadzą nasz Kościół. Ja wiem, nie, a byliśmy akurat na zakupach. Nie nasz Kościół. Wiecie, jakby ja bronię prawdy. Tak? Bronię prawdy. Dla mnie prawda ma ogromne znaczenie. Prawda, ponieważ tylko prawda jest w stanie wyswobodzić moje życie do wymiarów nieba, a nie wiadomo jak. I mówię do niego, nie tak ma być napisane, a w ogóle ja poprosiłam o autoryzację. Druga informacja przychodzi, urodził się. Ja wiem, no jak się urodził? No urodził się, dobrze. Narodził się na nowo z Bożego Ducha. Potem bo to była cały czas, wstawiennicy się modlili, a to była cały czas przepychanka. Ja mówię, słuchaj, mi nie zależy, żeby być w tej gazecie, rozumiesz? Albo piszesz tak, jak ja powiedziałam, albo w ogóle nie ma tego artykułu. Ale to nie jest nasza zła wola. Ja mówię, to ja też mam dobrą wolę. To o co chodzi? Ty masz dobrą wolę, ja mam dobrą wolę. To czemu się nie możemy porozumieć? I znowu dostaję informację. Nasz Kościół, siedzimy, a tu mówi, powiedz tak. Mają napisać Kościół Mocy i na dokładkę jeszcze chrześcijański zespół apostolski Obóz Boży. Taki bonus! Za to, że nie napisali w ogóle jednej treści prawdziwej, to taki bonus napiszecie jeszcze, że jesteśmy koordynatorami zespołu apostolskiego. I to po prostu przeszło. W ostatnim czasie mam kontakt z następnym człowiekiem, który wskutek już tego artykułu, tak, dzwoni do mnie, bo potrzebuje pomocy. Jest w trakcie rozwodu. I rozumiecie, bo ja nie głoszę ludziom półprawd. Ja tak jak poznałam Chrystusa, tak go głoszę. Głoszę im prawdę, głoszę im Jezusa ukrzyżowanego. I on w ogóle na mnie krzyczy. Ja powiem, dlaczego na mnie krzyczysz? Przecież to ty do mnie zadzwoniłeś, a nie ja do ciebie. To ty chcesz w ogóle pomocy. Czemu w ogóle do was o tym mówię? Dlatego, że pośród was są ludzie, którzy podjęliście się życia w prawdzie. Chcecie żyć w tej prawdzie. Niektórzy jeszcze uciekacie, a niektórzy nie uciekacie i żyjecie w prawdzie i macie z tego tytułu opresję. Chcecie powiedzieć, że ja mam też opresję. Też mam opresję z uwagi na głoszoną prawdę. Jezusa. Wobec Jezusa ludzie wyswobadzali dwa uczucia. Kochali Go i Go nienawidzili. I tak jest z ludźmi, którzy głoszą prawdę. Tych ludzi się kocha i nienawidzi. Tych ludzi się kocha i tych ludzi się nienawidzi. Wiecie, że w ogóle prawdę musimy często przepchnąć. Często musimy tą prawdę przepchnąć. To nie są łatwe rzeczy. To nie są łatwe rzeczy. Ja żyję w prawdzie, głoszę w prawdę i ponoszę konsekwencje prawdy. Rozumiecie? Wylewa się na mnie kubeł niezadowolenia na przykład ludzi. I na ciebie też się będzie wylewał kubeł niezadowolenia ludzi. I w ogóle się tego nie bój.
Nie bój się, że cię humanizm zaatakuje. Wiesz, a jakiego wy tutaj Jezusa głosicie? Prawdziwego innego nie ma. Jahwe jest Bogiem. Bóg ze Starego Testamentu to wciąż ten sam Bóg. On jest w 100% miłością, w 100% sądem, w 100% ogniem trawiącym. Rozumiecie? Dlatego dał Jezusa. Jako izolację. Rozumiecie? Jako izolację. To wielokrotnie to ja... Często jest tak, że ludzie w ogóle wierzą w innego Jezusa. Wskutek tego przyjmują innego ducha. Nie ducha prawdy. Kiedy ja przyjęłam Jezusa, zamieszkał we mnie duch prawdy. Ja zdecydowałam się na prawdę. Wiecie, ludzie mówią, to tak jest ciężko, ale w ogóle, tak jak Artur mówi, ciężko było Jezusowi na krzyżu. Ja nie mówię, że nie jest łatwo wtedy, kiedy się przepycha prawdę, tak? Bo nie jest łatwo, ponieważ ja mam też emocje. Mam emocje, mam duszę. Rozumiecie? Różne rzeczy. Często jest tak, że jakieś tam rzeczy już mnie nie dotykają, ale nieraz jest tak, że coś tam mnie jeszcze dotknie. Jak ktoś coś tam nie powie. Nie bójcie się tej prawdy raniącej. Chcę wam powiedzieć, że swoboda, która idzie wskutek poznania prawdy, wskutek zgodzenia się z tą prawdą, powoduje to, że nie masz względu na osobę. Rozumiecie? Ja na przykład doświadczam tego, nie mam względu na osobę. Mówię prawdę i nie interesuje mnie opinia innych ludzi. Wiecie, w ogóle mam na to wywalone. Często ktoś tam krzyczy, ja mam też wywalone. Ja mówię, bardzo dobrze, to trzymaj się tego. To trzymaj się tego i w ogóle idź w tym kierunku. Prawda mnie wyswobodziła. Ona mnie wyswobodziła. Jestem zależna od Jezusa. Jestem Mu wdzięczna. Ludzie często mówią, wy co tak bardzo kochacie, bo tak wiele wam zostało darowane. Ja mówię, tobie też. Wiesz, co ci zostało darowane? Nina o tym teraz pisała. Życie. Życie ci zostało darowane. Ja nie dlatego tak kocham, bo przeszłam takie klimaty. Rozumiecie? Ponieważ ja wewnątrz siebie byłam mega sprawiedliwym człowiekiem. Ja po ludzku nie potrzebowałam Jezusa. Ja kocham Jezusa i chodzę w prawdzie, bo zostało mi darowane życie. Zostało mi darowane życie. Nikt z nas na to nie zasłużył. To jest Boża łaska. Wiecie? To jest Boża łaska. Prawda jest najbardziej wyświechtanym sloganem. Miałam koleżankę, która została kiedyś ukarana za fałszywe zeznanie. Pytałam jej wtedy, mówię, a dlaczego ty te fałszywe zeznania składałaś? Bo ja się boję powiedzieć prawdę. Wczoraj, kiedy sobie te rzeczy pisałam, to takie przekonanie przyszło w ogóle, że często ludzie, z uwagi na to, że boją się mówić prawdy, dlatego, że mają wzgląd na innego człowieka, zaczynają składać fałszywe zeznania. Zaczynają składać fałszywe rzeczy na temat Boga. Nie mówią prawdy. To się nazywa względ na osobę. Wiecie? 3 lata jest. Od pół roku chyba, tak? Od pół roku do 3 lat. Taka kara. Konsekwencja jaka jest tego, że się na przykład nie mówi prawdy objawionej, tak? Coś wiem, ale nie powiem. Wiecie, potem często gęsto ludziom jest trudno wrócić w ogóle z powrotem do pułapu w ogóle mówienia prawdy. Wiecie, to w ogóle... Czemu nie mówisz prawdy? Bo ona się na mnie obrazi. Niech się obrazi! Co cię to obchodzi? Jeśli się obraziła, to módl się teraz o nią wstawienniczo. Co robić z takimi ludźmi, którzy się na nas obrażają? Kiedy mówisz prawdę, a ktoś się na ciebie obraża, to znaczy, że ta osoba jest ranna, tak? Jest w procesie zmiany i jest ranna. Obkładasz taką osobę modlitwą wstawienniczą, tak? Po prostu przychodzisz, modlisz się o nią, tak? Nakładasz na nią krew Jezusa, prorokujesz do jej życia, mówisz, jaka to ona nie będzie, bo och, tam w ogóle, cuda na kiju. Rozumiecie?
Nie bójcie się być ludźmi, którzy się rozmiłują w prawdzie. Ponieważ my możemy tylko i wyłącznie głosić prawdziwego Jezusa. Jeżeli nie będziemy głosić prawdziwego Jezusa, to będziemy głosili innego ducha. Wskutek tego ludzie będą co innego doświadczali, w zupełnie innego Boga będą wierzyli. Rozumiecie? To są potem niestety takie mechanizmy. To jest masakra, to jest w ogóle masakra w kościele. To jest wszędzie. Cały czas w ogóle, wiecie, kiedy pomodlisz się, to tak fajnie w ogóle pomodlić się, w ogóle Boże, chcę rozmiłować się w Twojej prawdzie. Chcę być człowiekiem prawdziwym. Chcę być prawdziwym człowiekiem. Chcę poznawać tą prawdę i chcę tą prawdę głosić. Wiecie, zbawienie jest za darmo, ale potem za wszystko płacimy. Za życie w prawdzie i za głoszenie prawdy płaci się cenę. Dopóki się mówi, to można powiedzieć wszystko, ale dopóki zaczynasz praktykować, tak? Jak zaczynasz praktykować to, co mówisz, to jest problem. Czytałam kiedyś książkę Kenneta Hagena. To fajnie się w tych rzeczach pooglądać, wiecie. Jesteśmy w relacjach, jesteśmy rodziną. A jakbym ci wylała na przykład kubek lemoniady na głowę? Kenneth Hagen kiedyś poszedł do domu starszych zborów, tak? I miał tak zwaną pątyczkę słowną przy stole z żoną starszego zboru. I nawzajem sobie chrustnęli po dzbanku lemoniady na łeb. Aha! Kenneth Hagen. Ale słuchaj, ja wielokrotnie jestem w podobnych sytuacjach. Jak żyć później? Rozumiecie? To jest właśnie prawda. To jest prawda. My nie możemy tych rzeczy pominąć. Mówił ostatnio Artur o relacjach, tak? Jak relacjonować się, tak? Podstawą naszych relacji musi być prawda. Musi być prawda. Inaczej to są humanistyczne zajawki. Ludzie się na siebie obrażają, potem się czarują. Rozumiecie? Wskutek obrażania przychodzą czary, manipulacja. Ta się na mnie obraziła, ta mnie obgadała, dupę jej pokażę. Wiecie, to w ogóle to jest świat. To jest wszystko świat. Ale można podjąć personalną decyzję. Czym więcej personalnych jednostek chodzących w prawdzie, tym większa światłość w kościele, tym większa świętość w kościele. Tego się nie udziela przez nałożenie rąk. To jest personalna decyzja. Poznałam Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Przyszedłeś do mnie z prawdą, tak? Zraniła mnie. Zgodziłam się z tym, tak? W ogóle uleczyłeś moje rany. Teraz diabeł się może ślizgać w ogóle na pliznach, które mam, tak? I w ogóle głoszę prawdę, bo inaczej nie umiem. Bo inaczej nie potrafię. Rozumiecie? To nie jest, w ogóle, jeśli uważasz, że cokolwiek Ciebie rani, to znaczy, że jesteś ranny. Że gdzieś masz jakieś po prostu nieprzerobione rzeczy w swoim życiu. Wiecie? Są gdzieś nieprzerobione rzeczy w życiu. Jeśli prawda Ciebie rani, nie, w ogóle, a jeśli Cię rani i widzisz, to nie uciekaj przed tym. Rozumiecie? To jest w ogóle, bo to jest coś, co jest w kościele. Natychmiast jest ucieczka. Gdzie się wtedy ucieka? Ucieka się wtedy do kogoś, kto będzie balsamował moje rany. O, ty malutki taki tutaj, chodź, ja cię przytulę. I nie trzeba. Nie trzeba. Często trzeba sobie pocierpieć w jakimś miejscu. Nie bójmy się w ogóle tego. Wiecie, nikt z nas nie opierał się grzechowi aż do śmierci i nigdy nie będzie. Jezus opierał się do śmierci. Tak? Naszym zadaniem jest uświęcić tutaj na ziemi swoje dusze. Chcę ci w ogóle, stoję przed tobą jako żywe świadectwo. Rozumiesz? Żyję z człowiekiem, który mnie w świecie oprawiał. Był moim katem. Przebaczyłam mu. Tak? Dałam uleczyć swoją duszę. I żyję z nim. Podjęłam decyzję, że wchodzę te relacje, tak? Widząc mankamenty jego duszy i swojej duszy. I żyjemy w prawdzie. To jest możliwe, przyjacielu. Jest możliwe życie w prawdzie. Na to trzeba się zdecydować. Czy decydujesz się dzisiaj, żeby żyć w prawdzie? Kiedy się zdecydujesz, żeby żyć w prawdzie, nie dziw się też następnego dnia, że być może stracisz najlepszą koleżankę z kościoła.
bo powiesz coś prawdziwego. To jest właśnie ta prawda. To jest właśnie ta prawda. Kiedy zaczęliśmy mówić prawdę, tak? To ludzie przewrotni i źli natychmiast od nas odpadli. Bóg dał nam zupełnie nową rodzinę. Zupełnie nową rodzinę. Ja nie wierzę w ogóle w to, że człowiek latami buja się w jakichś dziwnych w ogóle relacjach. Wiecie, o co chodzi? Ten facet, który ze mną rozmawiał odnośnie tej gazety, ale jak to tam mówi? Ale jak mąż wyszedł z grupy przestępczej? Ja wiem, tak normalnie, no przyjeżdżali, mówię, jacyś tam faceci do domu, on mówi, że poznał Jezusa. Ale jak? Ja wiem, no tak normalnie. Ale tak przy stole? Ja wiem, tak, normalnie mówię, ale poznałem Jezusa. Ja się wstydziłam. Wstydziłam się wtedy, kiedy nie znam Jezusa. To jest prawda. Prawda jest surowa. Jak kawał surowego mięcha. Rozumiecie? Kawał surowego mięsa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, a umarł, ale miał życie wieczne. I gdzie tu jest w ogóle, gdzie tu jest jakieś obejście dla innych ludzi? No nie ma żadnego obejścia. I jak mama weźmie kres? Nie. Dał Jezusa i jeszcze tam matka kres weźmie. Nie, dał Jezusa. U nas na Śląsku jest teraz taka, że to chyba wszędzie jest, bo to wczoraj było trzy króli. Zobaczyłam, że u nas, słuchajcie, na mieście wyjechali na koniach głosić coś tam na skwerku Jana Pawła II i potem uklęknąć przed dzieciątkiem Jezus. Ja mówię, ale jasne. Ciągle w ogóle ten Jezus jako takie dzieciątko, nie? I taki nagłówek w ogóle. Bóg jest jeden, wszyscy do stajenki. Zrobimy takie ogłoszenie u nas w kościele. Bóg jest jeden, wszyscy dostają. Nie dziw się, że nie będą Cię rozumieli ludzie. Nie napieraj też, żeby Cię rozumieli. Jezusa nie rozumie. Nie ma ucznia na mistrzu. Tylko proste poselstwo w ogóle zachęci Was do tego, żebyście zechcieli żyć w prawdzie. Rozumiecie? Kiedy chcemy się poszerzać, mówimy, że będziemy się rozmnażali według swojego rodzaju, ale żebyśmy się rozmnażali według swojego rodzaju, to jak jeden mąż, musimy wszyscy chodzić w prawdzie. Rozumiecie? Nie ma innej opcji. Nie obrażajmy się, jeśli ktoś Ci powie, słuchaj, to jest świat. To, co Ty robisz, to jest świat. Przyjdź do mnie, zranię Cię i Cię uleczę. Zranię Cię i Cię uleczę. Popłaczemy sobie razem. Być może mnie obsmarujesz na prawo i lewo i ja się nie wiem. Rozumiesz? Zranię Cię i Cię uleczę. Nie ma tego problemu. Tylko prawda. Rozumiecie? Tylko prawda. Ja co jakiś czas wyciągam rodzinę do mojej ziemskiej, wyciągam rękę do mojej ziemskiej rodziny. Bo nie noszę urazy. Chcę im zwiastować cały czas Jezusa. To, że ja nie mam względu na osobę i że ja podjęłam takie decyzje, że wiecie, gdyby nie robię z nimi różnych rzeczy, tak? Natomiast jestem otwarta na relacje. Kiedy przychodzi taki moment, że Duch Święty mnie na przykład dotyka, to ja idę z powrotem na przykład, nie wiem, do mojego taty, tak? Jestem sobie z nim i tak dalej. Nie wchodzę z nim w układy, jakie się jego, wiecie, chore, grzeszne i tak dalej. Natomiast jestem mu pomocą. Zachęcam Was do życia w prawdzie. Zapłacicie cenę. Zapłacicie cenę ogromną. Życie w prawdzie to ogromna cena. To kubeł niezadowolenia ludzi. Wyleje Ci się na łeb religia, wyleje Ci się na łeb humanizm. Będą Cię obgadywać. Rozumiesz? Takie zachęcenie. Ale powiem Ci, że ja jestem w tym szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, że mogę prezentować Boga. Jestem szczęśliwa, że mogę mówić prawdę. Oczywiście jestem też za tym, żeby każdy mówił prawdę z pułapu w ogóle swojego bycia. Tak? Tam, gdzie jestem, tam mówię prawdę. Daj się zranić. I daj się uleczyć.
Amen. To jest nasze życie. Tego się nie obejdzie. Nie istnieje coś takiego, jak bezkontuzyjne chodzenie z Bogiem. Takiego czegoś nie ma. Tak jak nie istnieje coś takiego, jak wejście na ring w oczekiwaniu, że się nie dostanie w łeb. Ja wiele lat trenowałem karate i ja nigdy nie miałem najmniejszego złudzenia, że ja nie dostanę w łeb. W ogóle? Rozumiecie? Ja w ogóle nie myślałem o tym. Wiecie, o czym ja myślałem? Żeby tam wejść i przeciwnikowi urwać łeb. O tym ja myślałem. Ale ja byłem świadomy, że ja dostanę. Tylko, że ja się okej, okay, no to co z tego, że ja dostanę, jak i tak ja zwyciężę. Rozumiecie? To jest nieważne, że się dostanie. To jest nieprawda, że chodząc z Bogiem, tak, my ominiemy tego rodzaju rzeczy, o których mówiła Agata. My ominiemy inne rzeczy. Takie, rozumiecie, które nam gwarantuje krzyż. Tak? Ominiemy przedwczesną śmierć, ominiemy choroby, ominiemy biedę. Rozumiecie? Ominiemy takie rzeczy, ale nie ominiemy opresji związanych z prawdą. Tego się nie ominie w ogóle. Rozumiecie? Dlatego Słowo Boże mówi, że Jezus został ukrzyżowany poza bramą, poza marginesem społecznym został ukrzyżowany. Wiecie? I to w ogóle, my całe życie tak będziemy mieli. Będziemy zwyciężali, tak? No ale będą chcieli nas zabić, no. Po prostu. Jak będziemy głosić prawdziwego Chrystusa, jak będziemy prezentować prawdziwego Chrystusa, tak będzie. Słuchajcie, to nie ma w ogóle bata.